Tajemnice radosne Różańca Świętego. Boże Narodzenie. Pokój ludziom dobrej woli, śpiewały tej nocy zastępy anielskie. Bóg, który jest światłością, upodobał sobie ten czas, który staje się szczególnym czasem Bożego działania i łaski. Narodziny Jezusa są nowym rozdziałem świata. Jego królowanie jest inne od tych, o których mówi nam historia. Według ludzkiej oceny wszystko wydarzyło się nie tak, jak powinno. Rodzisz, Maryjo, w czasie, kiedy w Betlejem brakuje miejsc dla przybyszów. Z dala od rodzinnego miasta, które niesie z sobą poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Ta noc nie miała nic wspólnego z magią świąt, którą tak wszyscy zachwalają przy okazji świątecznych życzeń. A jednak pojawia się tu Boża logika. Nasze myśli nie są zbieżne z myślami Boga. Nieraz może On nas porządnie zaskoczyć. W Betlejem, na prowincji cesarstwa, rodzi się Król Pokoju, który nie zgasi knota o nikłym płomyku, nie złamie trzciny nadłamanej. Kiedy rodzi się Chrystus, w sercach pokornych ludzi dobrej woli pojawia się pokój. Odchodzi dzisiejszy dzień. Co zrodziło się dziś w moim sercu? Czy jestem człowiekiem dobrej woli? Czy moje działania rodziły pokój, czy raczej generowały podziały, uprzedzenia, trwanie w schematach? Co się rodzi tej nocy w moim sercu? A może inaczej, co wpierw musi umrzeć we mnie, abym w postawie pełnej pokory zaczynał od nowa? Może musi coś pęknąć, coś dojrzeć. Maryjo z betlejemskiej nocy, módl się, aby i w moim życiu Bóg się narodził.